się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny, kolejny już rok możemy kolędować tutaj w Szanowskiej Bibliotece wspólnie z mieszkańcami naszego miasta. Dzisiaj mamy wieczór wyjątkowy, ponieważ kolędujemy w wyśmienitym wręcz towarzystwie. Śpiewać z nami będą znane, lubiane kolędy zespół Senior Singers, chór Rapsodia. Występować również będzie ze swoimi pięknymi wierszami w tematyce świątecznej otwarta grupa literacko-muzyczna Gustawa. No i oczywiście nasz wieczór uświetni występ Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z przedszkola samorządowego numer 10 w Chrzanowie. Czyli łączycie różne formy i pokolenia. Łączymy różne formy pokolenia. Takim ogniwem wspólnym dla wszystkich jest oczywiście słowo. Słowo, które będzie wybrzmiewać zarówno w wierszach, w kolędach przepięknych naszych polskich, nie tylko. I słowo również w dźwiękach muzyki, żeby każdy sobie mógł dopowiadać ten świąteczny nastrój. Senior Singers będzie dzisiaj prezentowało różnego rodzaju kolędy, melodie, będziecie śpiewem upiększać ten wieczór, ale też dlatego, że promujecie płytę. Myśmy ją nagrały w bardzo małym nakładzie. Płyta się podobała, rozeszła się bardzo szybko. No i wszyscy pytali, czy na święta nie dałoby się, żeby tej płyty było więcej, żeby można było rodzinnie pośpiewać razem z nami. No tak się złożyło, że weszliśmy w kontakt z Urzędem Marszałkowskim, który nas wsparł, tudzież Bank Spółdzielczy nasz Chrzanowski. No i płyty mamy. Dzisiejsza niespodzianka, zdradzam, bo to jest niespodzianka, będzie prezentem noworocznym dla wszystkich, żeby mogli w tym roku i w przyszłym roku pośpiewać razem z nami te piękne nasze polskie kolędy. No właśnie, to już kolejna wasza płyta. Tym razem płyta taka świąteczna rzeczywiście. Tak, to jest płyta stricte związana z naszymi kolędami. Opracowania są różne, są takie trochę bardziej nowoczesne, żeby poruszyły wszystkich, i są takie zwykłe, tradycyjne, przy których można sobie powspominać swoje młode lata, kiedy się śpiewało rodzinnie przy wigilijnym stole. Piękne nasze polskie kolędy oparte na wspaniałych naszych tańcach ludowych. Macie bardzo zróżnicowany repertuar. Czy te kolędy są dla was też takie szczególne, takie jednoczące? To znaczy, przychodzi ten okres Bożego Narodzenia i mnie się wydaje, że każdy wspomina, każdy pamięta, każdy chce pośpiewać. I wtedy śpiewają wszyscy, i ci, co potrafią, i ci, co nie potrafią. A nam się wydawało, że trzeba to właśnie ująć w takie nasze ramy. I tak jak my to robimy do podkładów muzycznych, śpiewamy sobie kolędy, a wydaje mi się, że każdy może śpiewać te kolędy razem z nami.